Witam serdecznie na konferencji Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Zamościa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka oraz przedstawicielami władz Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu okręgu powiatu grodzkiego. Nawiązując do poprzedniej konferencji prasowej, chcielibyśmy zakończyć temat w sprawie uchwały, którą Rada Miasta podjęła 27 marca 2017 roku w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Zamościa. Proszę pana Dariusza Zagnańskiego o nasze stanowisko w tej sprawie. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym przypomnieć, że z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Zamość wyszedł prezydent miasta Andrzej Wnuk. Klub radnych PiS nie brał udziału w głosowaniu tej uchwały z uwagi na to, że po pierwsze, klub nie zgodził się z panem prezydentem co do zaproponowanego wzrostu opłat z 2 zł na 3 zł za 1 godzinę parkowania, gdyż uważamy, że opłaty są wygórowane. 3 zł jest opłatą obowiązującą na przykład w Warszawie. Nasz region jest zdecydowanie regionem biedniejszym, a wzrost opłat za parkowanie spowoduje dalsze ubożenie społeczeństwa. Po drugie, członkowie klubu radnych PiS dostrzegli, że projekt uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Zamość przedstawiony przez pana prezydenta może mieć wady prawne. Stąd też został zgłoszony na sesji w dniu 27 marca 2017 roku wniosek o przerwę w celu uzupełnienia materiału, który uwzględniałby także autopoprawki do projektu uchwały. Jednak radni sprzyjający panu prezydentowi ten wniosek w głosowaniu odrzucili. W konsekwencji podjęto uchwałę, która po interwencji służb Urzędu Wojewódzkiego w części okazała się niezgodna z prawem. Ta część uchwały była niekorzystna dla osób, które faktycznie zamieszkują na terenie Starego Miasta, ale nie są zameldowane na Starym Mieście, oraz niekorzystna dla najemców lokali usługowych, którzy wynajmują lokale od innych podmiotów niż gmina Zamość. Po trzecie, w konsekwencji radni po odczytaniu projektu uchwały przez radnego Rafała Zwolaka podjęli uchwałę, jak wynika z zapisów w protokole, że w obrębie Starego Miasta, jak i Nowego Miasta opłaty będą pobierane przez całą dobę. Nie wiemy, czy gdziekolwiek w Polsce obowiązują takie przepisy niekorzystne dla mieszkańców czy też turystów. Po czwarte, klub radnych PiS jest zaniepokojony, że w obiegu medialnym pojawia się nieprecyzyjna informacja pana prezydenta, że mieszkańcy Starego Miasta po interwencji służb Urzędu Wojewódzkiego będą płacić teraz więcej za parkowanie, nawet 500 zł. Nic bardziej mylnego. Kwestie ekonomiczne zaproponowane przez pana prezydenta Andrzeja Wnuka będą obowiązywać. Po piąte, podobnie jak Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, klub radnych PiS oczekuje na wyjaśnienia od przewodniczącego Rady Miasta, czy treść przegłosowanej przez radnych uchwały odpowiada treści uchwały przekazanej organowi nadzoru. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze, przepraszam panie przewodniczący, jeżeli państwo byliście zainteresowani, kto jak głosował, przedstawiam listę do wglądu. W sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Zamościa wydaje się, że wyczerpująco już przedłożyliśmy nasze stanowisko i to, co dotyczy procedowania tej uchwały. Teraz bardzo ważny komunikat, który wygłosił pan poseł Sławomir Zawiśle. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, chciałbym ogłosić komunikat. W dniu 4 maja 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Grodzkiego Zamość dokonano analizy dotychczasowej współpracy rekomendowanego przez PiS na stanowisko prezydenta miasta Zamościa pana Andrzeja Wnuka ze strukturami partii, w tym oczywiście radnymi PiS Rady Miasta Zamościa. Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Grodzkiego postanowił wycofać z dniem 4 maja 2017 roku poparcie polityczne
dla prezydenta miasta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka. Tym samym pan prezydent nie ma prawa używać znaku graficznego partii, ani też powoływać się na jej poparcie w swoich wystąpieniach publicznych. Jednocześnie członkowie Prawa i Sprawiedliwości, radni oraz osoby rekomendowane przez struktury partii do pełnienia zadań publicznych oświadczają, że tak jak dotychczas nadal będą udzielały wsparcia i pomocy przy wszelkich projektach, inicjatywach służących rozwojowi miasta Zamościa i regionu. Dziękuję bardzo. Właściwie my też dziękujemy za udział, bo to było naszym celem, żeby przedstawić te dwa stanowiska.